Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie. Autorzy: Uczniowie klasy II gimnazjum Beata, Dawid, Hubert, Łukasz, Mateusz, Paulina. Opiekunowie: Iza Bogudzińska, Elżbieta Tuszyńska. Kilka dni z życia klasy, w której są same ananasy. Dzień pierwszy poniedziałek. Do naszej klasy przyszedł nowy. Ma na imię Franek. Jest rudy, piegowaty. Chudy i wysoki jak tyczka. Pierwsza myśl pasuje do nas, ponieważ w klasie każdy wygląda jakoś oryginalnie. No, na przykład Michał. Jest bardzo niski i ma odstające uszy. Jacek to chyba najgrubszy chłopak w całej szkole. Antek ma krzywe nogi, rafał z na policzku, zaś Zośka, włosy długie do kolan, ciągnące się jak spaghetti. Paulina. Swoim głośnym śmiechem potrafi zdenerwować każdego nauczyciela. A ja? Ja się jąkam i wcale nie uważam tego za wadę. P Przeciwnie, wielu zazdrości mi takiego talentu. Niektórzy nauczyciele nie mają cierpliwości, by mnie wy wysłuchać do końca i tak nie wiedzą, co chciałem powiedzieć, więc tak trzy owak, trójkę do dostają nawet wtedy, gdy niewiele umiem. Trójka zwykle mnie zadowala. Dzień drugi wtorek obserwacja Nowego. Dzień trzeci środa. Wydawało się, że Nowy z tą swoją rudą czupryną i długimi nogami nie przypadkiem trafił do naszej klasy. Jednak już po kilku dniach wiedzieliśmy, że Franka nie polubimy. Przecież ten gość to kują. Ciągle się zgłaszał, znał odpowiedzi na każde pytanie, a swoją wiedzą zadziwiał nauczycieli. Mieliśmy nadzieję, że taki intelektualista, jak zazwyczaj bywa, okaże się fajtłapą. Ale nic z tego. Na WF-ie też pokazał, co potrafi. W nogę grał bardzo dobrze, w siatkówkę i kosza jeszcze lepiej, a biegał szybciej niż rekordzista klasy. Przestrzegał również zasad fair play. Nic mu nie można było zarzucić. I tu muszę wyjaśnić, że w naszej klasie już od dawna panowały trochę inne reguły niż te, którymi kierował się nowy. W całej szkole uchodziliśmy za najbardziej niezdyscyplinowaną klasę. Rozwrzeszczaną, rozbieganą, z najniższą średnią ocen. Naszą ambicją było dominować na przerwach, nie na lekcjach. Wszyscy załamywali ręce, a my byliśmy dumni z tego, że ciągle udaje nam się stawiać opór nauczycielom. Nowy burzył istniejący dotychczas porządek. Coś trzeba będzie z tym zrobić. Musimy opracować jakiś plan i jak najszybciej wdrożyć go w życie. Dzień piąty, piątek. Hurra! Plan działa! Rano w szatni okazało się, że nowemu zginęły kapcie. Biegał zdenerwowany pomiędzy półkami. Przetrząsał wszystko, ale na próżno. Wychowawczyni spytała. Czy ktoś z was ma coś wspólnego ze zniknięciem tych butów? Zaklinaliśmy się, że nie, ale i Franek i my wiedzieliśmy, jak wygląda prawda. Potem pani poprosiła, abyśmy pomogli koledze w poszukiwaniach jego zguby. Nikt się nie ruszył. Staliśmy i z uśmiechem na twarzach patrzyliśmy, jak smutny franek zagląda w kolejne kąty i szpary. Jakoś tam w połowie lekcji, ciapy odnalazły się w koszu na śmieci. Ogólnie niezły sukces. Po pierwsze, lekcja języka polskiego prawie przepadła. Po drugie, nowy był dzisiaj wyjątkowo milczący. Nie wychylał się, nie podnosił ręki do góry, nie dyskutował. Siedział w ławce sam na sam ze swoimi myślami. Nawet nie wychodził na przerwy. No dobra, wszystko gra. Po południu musieliśmy się spotkać i wymyślić, jak umilić czas Frankowi. Dzień szósty, sobota. Nareszcie weekend. Dzień ósmy, poniedziałek. Pierwsza lekcja z wychowawczynią. Jednak dobrze nas zna. Domyśliła się, że Nowy nie budzi entuzjazmu w tej wyjątkowej klasie i próbowała rozwiązać problem. Jak zwykle. Pogadanka. Orety. Co za nuda. Ale i tak lepsze to niż lekcja. Musieliśmy tylko udawać, że słuchamy, że wiemy o co chodzi i z pewnością się poprawimy. Akurat. Na religii Nowy nie pojawił się w klasie. Co się stało z Frankiem? Zapytał katecheta. Chyba ch ch jest w łazience, odpowiedziałem grzecznie. Przerwa dla niego jest oczywiście za krótka, dodali moi koledzy. Kiedy jednak Franek nie pojawił się przez kolejne dziesięć minut, pan Ignacy postanowił sprawdzić, co się z nim dzieje. Okazało się, że w kabinie jakimś dziwnym sposobem zaczasnęły się drzwi. Franek nie mógł wyjść. Płakał jeszcze wtedy, kiedy uwolniony przez pana, zasiadał w swojej ławce. Zatem my byliśmy zadowoleni. Kolejny punkt programu zrealizowany. Nowy po tej przygodzie, podobnie jak wczoraj, nie miał najmniejszej ochoty na popisywanie się swoją wiedzą. No i dobrze. O to przecież chodziło. Dzień jedenasty, czwartek. Kolejne dni mijały w podobny sposób. Frankowi ciągle zdarzały się jakieś dziwne przygody. Był coraz bardziej smutny i przygnębiony. Dzień dwunasty, piątek. Chyba przesadziliśmy. Nasza pani była bardzo zła. Franek nie przyszedł do szkoły. My wiemy dlaczego. Zrozumiał, że nie pasuje do tej klasy. Pani nie zrozumiała. Kazała nam zostać po lekcjach. Zostaliśmy. Nie podoba mi się, wasze zachowanie! Takie słowa usłyszeliśmy na początek. Później było coraz gorzej. Wreszcie wychowawczyni powiedziała: Musicie przemyśleć wiele spraw. Zastanówcie się, co zrobić, aby poprawić sytuację w tej klasie. Pamiętajcie, że każdy powinien czuć się w niej dobrze, również Franek. Zostawiam was samych. Kiedy wymyślicie jakieś rozwiązanie, dajcie znać. Wyszła. Przez chwilę milczeliśmy. Pierwszy odezwał się Michał. Przez tego Franka same kłopoty. Nie traćmy czasu i chodźmy grać w piłkę. Po co siedzieć w klasie i zastanawiać się, co zrobić, aby było lepiej? Przecież nam jest całkiem dobrze. To nowemu coś nie pasuje. Może więc niech on się zastanawia nad problemem, a nie my. Właściwie masz rację, poparliśmy kolegę. Idziemy do pani. Powiemy, co o tym myślimy. Podszedłem do drzwi. Chciałem je otworzyć, ale nie mogłem. Za, Zaczasnęły się, stęknąłem. Jacek szarpnął klamkę ze złością. Faktycznie, zaczasnęły się, stwierdził. I co zrobimy? spytała ze strachem Zośka. Nikt jej nie odpowiedział, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co robić. Po chwili zerwał się wiatr i w pośpiechu zamykaliśmy okna. W powietrzu poczuliśmy jakiś dziwny, ale przyjemny zapach. Nagle wszystko dookoła ogarnęła ciemność. Zrobiło się jakoś strasznie. Usłyszeliśmy piorun, i kiedy ponownie szarpnąłem za klamkę, drzwi otworzyły się, a naszym oczom ukazała się piękna, zielona, porośnięta wielkimi, kolorowymi kwiatami łąka. To chyba stąd ta woni? Ale ładnie, westchnęliśmy. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, zachwycał się Michał. Nad łąką fruwały ptaki, błękitno-żółte ważki, skakały koniki polne, brzęczały osy. Ale, co dziwne, wszystko było większe niż my. Gdzie jesteśmy? Spytała Paulina. Zapatrzeni w krajobraz przed nami, wzruszyliśmy ramionami, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Nagle usłyszeliśmy. Kim jesteście i co robicie w krainie snów? Ogromna żaba mówiła ludzkim głosem i nie wyglądała przyjaźnie. Trafiliśmy tu chyba przypadkiem odpowiedzieliśmy. Nikt w naszej krainie nie zjawia się przypadkiem. Skoro już jesteście, chodźcie ze mną, pokażę wam, czym będziecie się zajmować. Nie chcemy nic robić chcemy wrócić do swojej klasy i domu mówiłam. Że wasza wizyta tutaj nie jest przypadkowa? Nie chcieliście tutaj przyjść? Bardzo dokuczaliście Frankowi i tylko dlatego, że okazał się lepszy od was. Zostaniecie w krainie snów, dopóki nie nauczycie się być dobrymi kolegami i uczniami, dopóki nie zrozumiecie, że wasze zachowanie było złe. Chodźcie ze mną, powiedziała żaba. Zrozumieliśmy, że nie było innego wyjścia. Musieliśmy iść żaba zaprowadziła nas do wielkiego ogrodu od tego momentu waszym obowiązkiem jest zajmowanie się tym ogrodem musicie dbać o cudowne kwiaty które się tutaj znajdują pielęgnujcie je tak by rosły coraz większe i coraz piękniejsze ale uważajcie jeżeli popełnicie chociaż jeden błąd zostaniecie tu na zawsze Musicie też służyć pomocą w każdej chwili motylom, ważkom, pszczołom, ptakom, żabom i wszystkim innym stworzeniom, które poproszą o jakąkolwiek przysługę. Jeśli będą zadowolone z Waszej pracy, pozwolę Wam wrócić do domu. Marzyliśmy o powrocie nie tylko do domu, ale nawet do naszej szkoły, więc staraliśmy się bardzo. Jednak ciągle coś było nie tak. Żaba wymagała od nas coraz więcej i więcej. Nic jej się nie podobało Inne owady również zarzucały nas obowiązkami I przy okazji wyśmiewały się z naszego wyglądu i pracy Twoje uszy są tak duże jak moje skrzydła Mówiła wielka ważka do Michała Ten Jacek ma większy brzuch ode mnie Szeptały między sobą bąki O rany, ziemia się trzęsie Rechotały przerażone żaby Spokojnie koleżanki, to tylko Paulina zaczęła się śmiać Straciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek zobaczymy te owady zadowolone. Ich pretensje nie miały końca, a my czuliśmy się tacy malutcy. Zrozumieliśmy, co przeżywał Franek, słysząc ciągłe śmiechy i uwagi na swój temat. Pewnego dnia, kiedy siedzieliśmy pod wielkim czerwonym tulipanem i zastanawialiśmy się, co będzie dalej, potrunął do nas motyl z pomarańczowymi piegami na skrzydłach. Pomogę wam wydostać się stąd, ale pod jednym warunkiem, powiedział. Jakim? Krzyknęliśmy jednocześnie. Zabierzecie mnie ze sobą do waszego świata. Będziecie się mną opiekować i zostaniecie moimi przyjaciółmi. Zgoda? Jasne, że zgoda. W tym momencie zerwał się silny wiatr, słońce przykryły chmury, zrobiło się ciemno, a ja poczułem dziwny zapach. Potem uderzył piorun i znaleźliśmy się w swojej klasie. Siedzieliśmy w ławkach, a wielki kolorowy motyl nagle na naszych oczach zamienił się we franka. Patrzyliśmy zdumieni, a on ze spokojem oznajmił: Obiecaliście, że będziecie moimi przyjaciółmi. Tak, obiecaliśmy i słowa dotrzymamy, bo każdy z nas czasem robi coś źle, lecz najważniejsze że zmienić się chce. Przeprosiliśmy Franka za wszystko. Przy bliższym poznaniu okazało się, że jest naprawdę wspaniałym kolegą. Nauczył nas lepiej grać w koszykówkę i teraz każde popołudnie spędzamy razem na boisku. Nowy stał się honorowym członkiem naszej paczki, a wizyta w krainie snów na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Jak się w niej znaleźliśmy? Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie.